Siemaneczko, siemaneczko, witam was serdecznie. Mateusz Majerski z tej strony. Mam nadzieję, że poznajecie, kto do was mówi, bo trochę jestem skamuflowany. Jestem skamuflowany, bo muszę się trochę schować przed słońcem, bo strasznie praży, karczycho spieczone, czółko spieczone, wszystko spieczone, więc trochę się skamuflowałem. Pierwsza taka sprawa, po co nakręcam ten film? Po to, żebyście zapoznali się z tym, jak można tutaj podróżować po Tajlandii. To znaczy może nie tyle podróżować, co po prostu przemieszczać się z jednego punktu w drugi, bo są tutaj taksówki, są tutaj graby, przeróżne taksówki, przeróżny transport. Macie takie taksówki, takie a la tuk-tuki. Są też takie jakby motory z taką kabiną. Są normalne takie taksówki, normalnie wyglądające, normalne samochody i są mega wymyślne, które zaraz wam pokażę jakie. Wracaliśmy już takim do domu. Wszystkie są mniej więcej w tej samej cenie. Trzeba tylko pamiętać, że ogólnie trzeba się targować. Trzeba się targować, bo minimum ze 100 batów można urwać z każdej ich powiedzianej po prostu jakby ceny. Trzeba, nie trzeba. No, jeśli ktoś chce, to może się targować. Jeśli komuś pasuje, to nie musi oczywiście. Ale można, wszędzie można, co byście nie kupowali. Zawsze takie są zawyżone ceny na początku, że okulary na przykład z 500 batów poszły za 200. Także strzelają cenami najpierw takimi, że głowa boli. Za czapkę, którą mam, chciał 500, a w końcu sprzedał dwie za 600. Także naprawdę, trzeba się targować. A więc są te taksówki, przeróżne auta z muzyką i w ogóle. I płaci się gościowi normalnie. Pieniędzmi, kartą raczej na 99% nie. 99,9%. Na chyba na 100% nie można płacić, więc trzeba mieć gotówkę. Druga sprawa to Grab. Pobieracie coś takiego jak europejski Uber. Pobieracie sobie aplikację Grab. Łączycie tą aplikację ze swoją właśnie kartą kredytową, czy tam debetową, po prostu z banku, debetową. I po prostu robicie sobie zdjęcie, robicie sobie profil swój tam na tej pobranej aplikacji, na swój telefon. Podajecie tam wszystkie swoje dane, prawdziwe. Selfie sobie robicie, żeby kierowca wiedział, kogo ma szukać na ulicy. No i tutaj możecie płacić. Tu się tylko płaci o te żółte. Te to są raczej takie bardziej oryginalne taksówki, chyba, bo nie jestem pewny, bo tam akurat nie ma w tej chwili taksi, może akurat w tej chwili nie jest pracy, ale tam to są bardziej taksometry, a tutaj wszędzie się dogadujecie co do ceny, nie? W tych wszystkich, na przykład tych żółtych czy coś. I wracając do Graba, to tam płacicie kartą. Tam płacicie kartą, tylko jest jedna bardzo ważna sprawa. Patrzcie, jak te fury wyglądają. Nie dajcie się zrobić tak, jak ja się zrobiłem. Widzicie, no człowiek uczy się na błędach, ale możecie po prostu posłuchać ten film i dać. Pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę. Jeśli jesteście nowymi użytkownikami i jeszcze nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie mój kanał. Dużo tutaj na pewno z podróży Tajlandii będzie filmów ciekawych. Więc... Nie dajcie się oszukać Grabowi, bo ja się dałem, a raczej nie Grabowi, tylko Tajowi, bo zamówiłem sobie Graba. Od razu, jeśli zatwierdzam, że bo jest od razu podana cena, czyli na przykład z lotniska było 800 batów tutaj na Patong. I mi to pasowało. Mniej więcej taksówką wyszłoby podobnie, albo tyle samo. Dłuższe trasy na pewno Grabem się opłaca. Takie krótsze to raczej bym polecał takimi właśnie tuk-tukami, bo i fajnie się jedzie, a ceny są naprawdę, nawet może i tańsze od Graba, raczej tańsze. I po prostu przyjechał Taj, ja już zapłaciłem, zgodziłem się na te 800 batów, pobrało mi kasę z karty, no i przyjechał gość i mówi tak, słuchaj, jak kancelujesz opłatę, to ja wezmę od ciebie 700, a nie 800 batów, nie? Ja mówię, no ale jak kanceluję, bo mi już pobrało kasę, czy mi wróci, nie? No i powiem tak, w sumie nie mogę go jeszcze jakby posądzać, bo być może ta kasa jeszcze kiedyś w życiu do mnie wróci. Nie wiem z tego Graba, ale wątpię, bo minął już tydzień czasu i kasy nie ma.
Więc jeszcze jakby no nie stawiam krzyżyka nad tym, ale lepiej po prostu nie dać się w ten sposób zrobić, bo jeśli już zapłaciliście kartą za daną transakcję, to lepiej już zapłacić te 100 batów, bo to jest 10-12 zł więcej i po prostu tylko te 12 zł więcej, tylko te 800 batów, na które się zgodziliście, bo tak to ja zapłaciłem 800 batów przez aplikację, pobrało mi z konta i powiedziałem ok, dobra, to niech będzie za te 700 bez aplikacji i kancelowaliśmy ten nasz rejs już w samochodzie. Przyjechaliśmy do hotelu i musiałem mu po prostu zapłacić jeszcze gotówką 700, a więc kosztowało mnie to 1500 batów. Także zapłaciłem dwa razy tyle zamiast o stówkę mniej. Także to też taka bardzo ważna sprawa. Kolejna sprawa, a może zanim do niej przejdę, to pamiętajcie jeszcze o wodzie, żeby zawsze mieć wodę przy sobie, bo jest bardzo gorąco. I jeszcze odnośnie co do policji, to nie jeździcie nigdy skuterem bez kasku. No, a wracając do tematu, czyli jak podróżować po Tajlandii, a raczej jak się przemieszczać po mieście i chodzenie na czerwonym świetle, to też jest nic nadzwyczajnego w Tajlandii. Zobaczcie, świeci się czerwone światło, no ludzie się zatrzymują na zielonym i tak ludzie idą i patrzą po prostu, czy ich ktoś nie potrąci. To jest taka jeszcze sprawa. A chodzi mi teraz kolejny transport, to jest oczywiście wynajem skuterów czy samochodów. O, jest zielone. Ale nawet na zielonym trzeba patrzeć, bo czasami na czerwonym też przejeżdżają. Kolejna sprawa to jest wynajem. Wynajem i skuterów, i samochodów. Wynajętymi skuterami można sobie spokojnie się przemieszczać i samochodami, choć samochodów jeszcze akurat nie spotkałem w pożyczalni, ale skuterów już tutaj kilka widziałem. I co? Aha, i tak to wygląda, że kosztuje to 300 batów. Skuter. Skuter na jedną dobę kosztuje 300 batów i w tej wypożyczalni, o której ja akurat się pytałem, to wygląda sprawa tak, że albo zostawiacie oryginalny paszport babce i babka daje wam skuter, albo nie zostawiacie paszportu, ale zostawiacie 3000 batów w depozycie, gdybyście coś zrobili ze skuterem. Gdyby się coś popsuło, gdybyście coś urwali lusterko albo coś, to babka ma 3000 waszych batów, czyli to jest około 400 zł takiej zaliczki, takiego depozytu na ewentualne jakieś tam straty i możecie brać skuter. Czyli albo zostawiacie 3000 batów zaliczki, albo paszport i wtedy nie zostawiacie żadnych pieniędzy, ale zostawiacie oryginalny paszport i nie chcą kopii. Nie chcą kopii, chcą, żeby przynieść normalnie paszport, mówi, że jest bezpieczny, spoko, spoko. Ja chyba bym wolał zostawić 3000 batów w razie W niż paszport. No, ale tak to wygląda, czyli skuterkami można sobie spokojnie tutaj jeździć, tylko po samym tutaj Patong jeździ się tak troszkę moim zdaniem jeszcze niebezpiecznie. Ktoś, kto tak jak ja na przykład jeszcze nigdy też nie jeździłem po lewej stronie, lewą, bo to jest ruch lewostronny, no to tak kurde... Trochę się cykam, ale jest na samym końcu miasta wypożyczalnia, gdzie właśnie pożyczę sobie na pewno skuter i wyjadę poza miasto, to tam już jak się tak przyglądałem, to praktycznie jedno auto na minutę jedzie, więc spokojnie, a tutaj to jest po prostu taki ruch, jak już pewnie widzieliście na poprzednich filmikach, czy gdzieś tam na story na Facebooku, czy na Instagramie, że po prostu masakra, no naprawdę bardzo ciężko się jeździ. Ja piernikam, ale czad, ale mamy Hondę. Ale mamy Hondę. Taką furę. Trzy kaski, jeden w siedzeniu, dwa tutaj. No i co? No i staramy się tu jakoś przeżyć. I jeszcze zostało nam ostatni transport, ostatnia taksówka, ostatni rodzaj przemieszczania się po mieście. Mowa tutaj o taksówkach, skuterach. Taksówki, skutery są w wielu. Ciągle gdzieś przy drodze siedzi sobie jakiś gościu na skuterze i oferuje nam transport gdzieś tam w dane miejsce, że po prostu podrzuci nas na skuterze. Jeśli takim tuk-tuk-tuk-tukiem czy taką taksówką ja chcę jechać z rodziną, czyli z Emi i z Dorotą do swojego hotelu stąd mniej więcej 1,5 kilometra, 2 kilometry stąd, z centrum, z Bangla Road, bo tutaj jesteśmy w tej chwili, to muszę zapłacić 300 batów. 300 batów, a jeśli byłbym sam, no to też bym musiał oczywiście zapłacić 300 batów, a taki gość na skuterze bierze 100 batów. Bo się pytałem, za ile by mnie zawiózł po prostu do mojego hotelu stąd, więc powiedział 100 batów. Więc jakby to przeliczyć, że 3 osoby miałyby jechać na skuterach, no to wychodzi to samo co taksówką. Ale jeśli się jest w pojedynkę,
albo nawet we dwójkę, no to może i lepiej nawet czasami dla większej frajdy przewieźć, niech nas przewiezie po prostu taki daj taksówką skuterem, tak? Także tutaj jeśli jesteście w centrum, na koło Patong Beach, to tutaj jest wypożyczalnia, znaczy nie wypożyczalnia, tylko miejsce postojowe, taksi, skuter, 100 batów, to tutaj praktycznie w każde miejsce w tym mieście za 100 batów dojedziecie takim skuterkiem z panem. Dużo też jeździ tego typu taksówek, takich kurde fajnych fur, ze skórą w środku, a są jeszcze dużo ładniejsze, gdzie są jakieś stoliki, gdzie są jeszcze jakieś tam po prostu szampany i tak dalej, i tak dalej. Ale co do ceny, to nie znam, jaka jest cena, żeby pojeździć taką taksówką. Okej, jeszcze tylko takie ostatnie wejście. Jeśli byście się zastanawiali, kurde, czy uda wam się gdzieś złapać taksi, czy coś, no to raczej nie musicie się martwić, bo naprawdę taksówek jest tutaj tyle, że po prostu, no widzicie, same taksówki, więc... I praktycznie na każdej jednej ulicy tutaj, na Patong, są takie właśnie taksówki, także nie musicie się martwić, czy się uda wam złapać taksówkę, czy nie, bo są ich tutaj tysiące. Tysiące na Patong, naprawdę. Od koloru do wyboru. A i oczywiście i przez cały dzień, i przez całą noc. 24 na dobę. 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Sprawa jeszcze wygląda tak, że jak trafię gdzieś na wypożyczalnię samochodów, to oczywiście zapytam o ceny. I zobaczę, jak ta sprawa wygląda, czy też jakiś depozyt, czy paszport, czy co jeszcze. No i dam wam oczywiście znać, także pamiętajcie, łapki w górę i subskrypcja. I widzimy się w kolejnym filmiku. Do zobaczenia, cześć! Pozdrawiam z Phuket, Patong, Tajlandia. Wrzucamy pieniążka, wrzucamy ciuszki, wybieramy program, czekamy, aż się wypierze. No właśnie, to jest najgorsze, bo trzeba poczekać, aż się wypierze. No i co? No i mamy wybrane, tak? Tylko powiem wam taką bardzo ważną rzecz.